dzisiejsze przesłuchanie, to co Państwo widzieli, no rolą obrony było podważenie wiarygodności zeznań policjantów, bo jest to istotny dowód oskarżenia. No i w moim odczuciu to się nie udało. Wszyscy Państwo słyszeliście zeznania policjantów i sami możecie ocenić. Sąd będzie musiał bardzo skrupulatnie dokonać po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, na ile ta wersja, która przez policjantów dzisiaj była przedstawiana, na ile jest składna, na ile jest wiarygodna, skonfrontować się zarówno z wyjaśnieniami oskarżonego, jak i pozostałymi dowodami, wtedy będzie decydował, czy jest to wystarczający dowód na to, aby skazać Adama Z. A dla Pana jest składna ta wersja? Czy dzisiaj przedstawiona jest, biorąc pod uwagę te założenia, które miała obrona, czy próba podważenia wiarygodności, wydaje mi się, że jest składna. Pierwszym świadkiem była siostra Małgorzata oskarżonego. Złożyła zeznania takie, które odpowiadały treści zeznaniom, które składała w postępowaniu przygotowawczym, a ponadto naprowadziła jeszcze okoliczności związane z utrudnianiem mnie dostępu do oskarżonego w okresie, kiedy został zatrzymany. To tym wzbogaciła swoje zeznania. Natomiast odnośnie funkcjonariuszy policji, to zasadniczo nic mnie nie zaskoczyło. To są zeznania, które w zasadzie są zeznaniami podobnymi, a nawet i niekiedy tożsamymi zeznaniami, jakie składali w postępowaniu przygotowawczym. Przy czym chcę powiedzieć, że do tego materiału dowodowego trzeba podchodzić z wyjątkową ostrożnością, a przede wszystkim krytycyzmem. Siedząc na sali i słuchając tego dzisiejszego dnia, tych wszystkich tutaj dowodów, które były przeprowadzone, odnosiłem takie wrażenie, jakby ta zasada confessio est regina probationem w tym akurat przypadku znajdowała zastosowanie. No bo prokuratura na tym generalnie opiera swoje oskarżenie. I prokuratura w tym przypadku twierdzi, że tak było, nie taki materiał przedkłada, nie mając materiału innego w postaci jakichś materialnych dowodów. A przede wszystkim, że tak powiem, no opinii, które by wskazywały na przyczyny czy mechanizm śmierci. Był taki moment bardzo ciekawy, który polegał na tym, że pani przewodnicząca, jak i pani sędzia sprawozdawca były uprzejmi pytać, w jakim ja na końcu też pytałem charakterze, kiedy miał przyznać się do popełnienia tego zabójstwa, w jakim charakterze się znajdował, czy jako podejrzany, czy jako świadek. To ma znaczenie w procesie. Bo w sytuacji, kiedy jako świadek to co mówił, nie może być odtwarzane, prawda? Potem, kiedy odczytywane, kiedy staje jako, prawda, podejrzany, czy później oskarżony. Ale trzeba pamiętać, że to była sytuacja dosyć dynamiczna i on nie miał zarzutu 148 na początku, tylko miał zarzut 252. W związku z tym ocena należy do sądu. Sąd bardzo wnikliwie badał dzisiaj te wszystkie kwestie i myślę, że wyprowadzi merytorycznie słuszne wnioski.